tej strony Alicja w waszej kanale. Zupełnie nowy odcinek, bo muszę wam coś bardzo ważnego powiedzieć i jeszcze muszę wam bardzo ważnego coś pokazać. No więc zaczynamy! Już jutro jest wielki finał Orkiestry Świątecznej Pomocy 2023 roku, więc naprawdę i muszę wam coś pokazać. Dostałam puszkę z Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zobaczcie, jaka ładna. Ile tutaj firm wspiera tą orkiestrę. Jeszcze tutaj. Tu jest TVN też. No i jestem bardzo szczęśliwa, że dostałam puszkę. To są numerek, tu jest jej. No zobaczcie, jak ona jest piękna. Naprawdę. Mi się bardzo podoba. No i pokażę wam więcej rzeczy, jakie dostałam. Dobra, kolejną rzeczą, jaką dostałam, to jest to worek z Orkiestry Świątecznej Pomocy. No i tutaj jest M-Bank i oczywiście Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. I z drugiej strony mamy 2023 rok, 31 finał Orkiestry Świątecznej Pomocy i M-Bank. No więc ja się bardzo cieszę, bo będę miała worek na jakieś wycieczki szkolne lub na tańce, na które chodzę, na mój hip-hop. No więc bardzo się cieszę i jeszcze mam mnóstwo rzeczy do pokazania, więc naprawdę. Dobra, lecimy dalej. Dostałam takie dwie paczuszki pełne pierniczków. O, tutaj jest lukieret, tutaj nie ma lukru. Są różne rodzaje pierniczków, które możecie dostać razem z tą puszką. I zobaczcie, jak one są pyszne. Muszą być naprawdę dobre. Dobra, jeszcze dostałam takie dwa specjalne serduszka. Tu jest napisane WOŚP. No i tak, to są takie specjalne serduszka. W sensie to są pierniczki oczywiście do zjedzenia. Ale to są jedyne pierniczki, jakie dostałam. Właśnie takie pokolorowane, ładnie ozdobione. Więc jak dostaniecie też puszkę, to też możecie dostać takie pierniczki. Dobra. Tutaj też dostałam szalik. Tu jest napisane play, czyli no jakby wiecie. To jest bardzo znane słowo po angielsku, bo w różnych grach jest coś takiego. No dobra. Patrzcie, jakie piękne. Ma tutaj znaczek Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jest flamingo, z którego uwielbiam. Mam nawet wielkiego przytulankę taką. Uwielbiam flamingi. Zobaczcie, jakie piękne jest to serduszko. I nawet je otworzę, żeby zobaczyć. Chwilą nie pasuje. Ale ładne jest. Czekajcie, tą folię sobie odsuniemy. O tak. Patrzcie, szybciutko wam pokażę. To chyba nawet nie. A dobra, jest. Tutaj możecie sobie za ten paseczek wyregulować, czy chcecie bardziej ciasne, czy bardziej, oczywiście, lekkie, czy chcecie bardziej takie, wiecie, takie, wiecie, wielkie, czy małe. Możecie sobie za ten paseczek regulować, to też możecie ten szalik nosić na tym paseczku. O, tak na rękę. No i oczywiście macie, to jest bardzo puchaty szaliczek, jest bardzo puchaty, więc będzie wam na pewno ciepło. No i ma znaczek Orkiestry Świątecznej Pomocy, co jest bardzo jak dla mnie ważne, no bo wiecie, zbierają tam na sprzęty dla chorych dzieci. Sprawdzamy, czy nam nie pasuje. O, fajna czapeczka. Pasuje naprawdę idealnie. Wiem, troszeczkę nie widać tego znaczka, ale naprawdę pasuje. Ha! Patrzcie, jaki ładny. Nie pasuje. Dobra, odkładamy nasz cudowny szaliczek. Dobra, dostałam też oczywiście sok, jakbym była spragniona, to dostałam taki soczek. Jest on o smaku jabłka, mandarynki, pomarańczy, no i tej jarzębiny. I to są wszystkie składniki z tego soku i jest naprawdę mega dobry. Coś jeszcze nie próbowałam, ale mój przyszywany brat próbował i mówił, że bardzo dobry, więc... No i to dostałam od mojego wujka, który ma tam znajomości w Orkiestrze Świątecznej Pomocy, których zna tam niektórych ludzi. Tutaj nie mogę
nie mogę tylko. Patrzcie, jak dużo tego wszystkiego. Tyle goldenów dostałam, które będę rozdawała na rynku. No i oczywiście, jak chcecie, to o godzinie 12.30 możecie przyjść na rynek w Krakowie oczywiście. No i dostaniecie ode mnie serduszka, jak coś wrzucicie. I oczywiście goldena retrievera, czy coś takiego. No ale dobra, możecie taką przywieszkę, możecie ode mnie dostać. No i oczywiście ja będę od 12.30 do 14.00, więc tak. I jeszcze coś, z czego najbardziej się cieszę tutaj. Jest to taki jakby maszynik. Nie, no żartuję. Jest to taka identyfikator, tak, chyba tak. Z Orkiestry Świątecznej Pomocy. I zobaczcie, tutaj mamy cudowny znaczek Orkiestry Świątecznej Pomocy, a z drugiej strony macie zdjęcie, które akurat w szkole robiłam kiedyś. Tu macie naklejkę z orkiestry, tu macie kod QR. Tutaj są takie wszystkie poważne informacje, których nie mogę wam pokazać. No i zobaczmy, jak to ładnie na mnie wygląda. Ładnie z tym wygląda, no naprawdę ładnie. W sumie gdybym to sobie tak skróciła, ładnie by mi było. Okej, okay. Jeszcze parę rzeczy od nich dostałam. W sumie to nie parę. To są serduszka. I zobaczcie, ile ich mam do wycinania. I takich trzy razy, trzy takie mam. Takie wielkie sterty, które są bardzo grube. Czekajcie, ja wam je ułożę, żebyście lepiej zobaczyli. Trzy takie grube sterty. No, a tutaj jest 240 serduszek z tymi wszystkimi tymi właśnie wszystkie kartki składają się z 240 serduszek jest na tych wszystkich kartkach i to razy trzy, więc dużo mamy serduszek do powycinania i to jeszcze dzisiaj, bo jutro jest wielki finał Orkiestry Świątecznej Pomocy! Patrzcie, jakie ładne. Nie. Patrzcie, jakie ładne. No, naprawdę piękne. No i wydaje mi się, że to już tyle. Tak. To już tyle na ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Nie zapomnijcie o dawaniu łapek w górę, subskrybowania mojego kanału i naciśnięcia w dzwoneczek. Ja was bardzo serdecznie pozdrawiam. Do następnego. Trzymajcie się i cześć.